wszystkich widzów kanału. To są moje złote gromy, które rozmnażam w tym filmie, kobiecie, jak rozmnażam, w jakim akwarium i tak dalej. Więc najpierw historii trochę. W tym akwarium chciałem rozmnożyć brzonki mszyste, ale nie wiem jakiego powodu, nie chcieli współpracować, a ja się obraziłem na nich, więc rzuciłem z powrotem na jakieś półtora tygodnia, niech odpoczną. Spróbujemy jeszcze raz. No i myślę, a może rozmnożymy te lazurne gromy. Dolałem trochę wody do akwarium do testki piątki, czyli tu wysokość akwarium 25, woda gdzieś około 10-15 cm wysokości. Dołożyłem trochę roślinek pływających, no i rzuciłem samca najpierw. Dla początkujących, samec od samiczki różnią się pletwą grzbietową. Samec ma dłuższą pletwę i zaostrzoną, natomiast samiczka zaokrągloną i krótszą. Czyli tu po prawej stronie mamy samca, po lewej samiczka. Na następny dzień widzę, że samec zaczął budować z pęcherzyków powietrze gniazdo. No właśnie teraz będzie widać, jak to robi. Wypuszcza powietrze, no i widać było gniazdo, więc wrzuciłem tutaj samiczkę, ona jest po lewej stronie. Za jeden dzień widzę, że już coś się zaczyna dziać. Już zaczyna się pieszczoty, teraz będzie widać cały proces w tym filmiku. Temperaturę tu trzymam 25 stopni, 27 stopni, przepraszam, bez napowietrzenia. Woda jest standardowa, czyli 3 do 1, 3 po filtrze, jedną część tutaj jest z akwarium. No i po dwóch dniach, o, już zaczynają się pieszczoty. Filmik to był trochę długi, bo chciałem pokazać cały proces, całe tarlo. Także kto ma cierpliwość i chęć oglądania, zachęcam. Wszystkie pytania, komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.